A co, ty nie lubisz tego Facebooka? Nie, dobry jest, tylko że złego, 3 dolary jest sporo, to jest strzelany w swoje. No. 10 zł. No, a Żyd nie chciałby 3 dolarów, coś. No. A kto to tak powiedział, że Facebook będzie płatny 3 dolary? A tam robił głosowanie. No i co, wycofujesz się? Nie, już zobaczę. No na rok to może być. Na rok to co to jest? Ale ja praktycznie uwielbiam YouTube, no to więc potem ten Facebook. Na Facebooku jest inwigilacja i oni chcą to wiedzieć, no. Ja to się, wiesz, aktualnie i obecnie i osobiście inwigilacji nie boję, ale wiem, że ludzie się boją, że to nazwiska, dowiedzą się, jakie mają imię, a że gdzie pracują, a że to, a że tamto. Oj, daj sok. I tym bułgarskim jedna babka tak mówi, o, a czy mi za to płacą, że ja tak nakrytam i mi się to wszystko skasowało w autobusie, a ja mówię, nie, nie płacą mi, ale czy ja mam jakieś pieniądze? Tak, mam pieniądze i mówię do niej, mam 750 i nic nie robię. Chodzi o to, żeby nic nie robić i żeby jakieś tam fundusze, pieniądze na... Ona mówi, o, to ja tak rozumiem, no. I żeśmy przeskoczyli do tej galerii literskiej po drugiej stronie, a Mirko, uważajmy, bo tu policja chodzi, bo tutaj normalnie patrzy policja przy ambasadzie, to po pierwsze, a po drugie, żeby kto może przez ulicę nie... Ale myśmy przebiegli, ale też przebiegła. Nikt nas tam nie ścigał. Bardzo miła babka i taka, a jeszcze Litwinka, proszę Ciebie, żeśmy wchodziły, czy my mamy zaproszenie? A ja mówię tak, oczywiście, to proszę bardzo. A tam nic nie było o tych Litwinów. Daj spokój. I taki przyszedł blondyn, taki wiesz, ładny, nieładny, taki w okularach, taki pedał. I Irkowi powiedział, że tam są kotlety schabowe w tej galerii litewskiej, że tam jest wódka. A Irek się tak podniecił, że szybko przeskoczył przez tą ulicę do tych Litwinów. A tam już tylko sok był. Nic nie było. Ja mówię, idioto, co tam było? Wcześniej się zaczęło. No, i ten Irek się tak napalił, z konia ciebie robi każdy, boś durny. Sieć! A on mówi, dobrze było u tych Bułgarów, po co ja tam wychodziłem z tych Bułgarów? Ja mówię, no pewnie, jeszcze byś te dwie lampki się napił, bo tak lubisz to wino. I widzisz, jeszcze miał pod stołem, jeszcze dolewał. Było bardzo sympatycznie u tych Bułgarów i ta Matka Boska namalowana była tak skromnie. Do jednej babki tłumaczę, ja mówię, wie pani, to Jezus powiedział do niej, czego chcesz ode mnie niewiasto, jeszcze godzina jest. A ona tak patrzy, że ja coś cytuję z Biblii. Powiedz te dewotki dziadowskie, gdzie one tam będą Biblię? Co? Skromna Matka Boska, ona by chciała, żeby ta Matka Boska była w złocie, bo to przecież tak malowały, i żeby ona czołobitność uprawiała przed tą Matką Boską. Takie dewinki, takie dewotki. No, ale wiesz, po wygłupiać się, trzeba po galeriach latać, jak samo jak ktoś lata po lesie. Koniec wieś. Pokazywało mi się w autobusie to wszystko. Mówię, zobaczę, to mi się wyskakuje, także wszystko. Ale ja to też dobrze. Do kamery.
Także już Bernadeta do nas się chyba nie przyjdzie. 15 po która tam po 10. A zresztą wszystkie te lody strążolone. Panem ręki. Bernadeta mówi, że ona też tak lubi taką mocną herbatę jak i ja. Ja nie nabijcie, bo herbata jest dobra na trawienie. Moje pomysły są zawsze idealne. Także widzisz, nawet Bernadeta przytaknęła. Jak ona też sobie skończyła trenie? To musiała być na każdej lekcji jakoś się podpisywać, czy co? Przecież wiesz. Te studia nie są takie łatwe. To trzeba pokazywać, gdzie trzeba to być. Zadać to wszystko. Nie jest tak łatwo, jak się tak myśli. Tak. Ja mówię, dobrze, dobrze, Irek, opowiadaj, tak, opowiadaj, będziemy nagrywać. Dobra, i teraz tak. Bardzo dobre do lody. Dobre? Idealne. No. Takie wiesz. A jakie? Mają być nie idealne. Idealne. Idealizmant. Czyli idealizmant. No to tak wyka na obserwację zrobić. Tak, proszę. A teraz to można wylać? To zimne jest. No, poczekaj. Nie, jak cała, to nie czekaj. Nie, dobrze, dobrze. Tu jest, to tu jest herbata wejście. Dobrze. Jak cała, to po co? Tam jest cukier, tam jest herbata. Można ją przechylić i zamiast oranżady. No. No, dobrze. Także za Facebook $3. Tak. Patrz. No tak jak to u Żydów. Jak to u Żydów. Ale zobacz, jaki to jakiś chytry, jakiś to... Ale czy on ma całe te całą tę aparaturę, czy co? Gdzie on zarządza tylko, nie? Gówno on tam ma.
Bo to wiesz, ta pamięć stała, to daj spokój. Nie, nie, w ogóle ci Amerykanie są takie kurwy zero. Tylko takie kurwy spokojne. No, no. Tak. Jakie to jest u nich korupcja, żeby wiedzieć? No Amerykanie, to są Amerykanie, właśnie. To widzisz, że Polacy są jeszcze jako tacy. I raz tak. Raz za darmo, raz za złotówkę. Za pięć.
że widzisz, u tych Bułgarów to dziadostwo katolickie nie chciało się nawrócić. Jedna taka babka, taka szmaty, taka poobierana. Ja mówię, wie pani co, że ten Jezus powiedział, czego chcesz ode mnie niewiasto. I że ta Matka Boska jest tutaj tak ładnie namalowana. Jak ona o tym tak? Ja mówię, Irek, weź teraz ją nawracaj. To cię wykończymy przyjść. Jedna babka tak latała stąd, stąd, stąd. Debilita. Już myślałam, że jedną tę dziadówkę nawróciłam dzisiaj w tym bułgarskim instytucie, ale to się nie dało. Jak to durne. A tam jedna taka, proszę ciebie, ja to nazywam gruszka. Taka gruba i łeb to tak z góry węższy, a niżej ten łeb szerszy i dupa też tak samo. Do gruszki podobna. I do niej coś tam ta Zofia Maciąg mówi, to kiedyś było. Coś ta Zofia Maciąg mówi, a ona do niej, proszę mnie nie zaczepiać, bo na policję zadzwoni. I ta Zofia Maciąg do mnie mówi, ty słuchaj, ty jakaś wariatka. Mówi, ja do niej coś mówię, komentuję, a ona mówi, że ona na policję zadzwoni. Ja mówię, słuchaj, ona do każdego tak mówi, tylko do mnie jakoś tak nie mówiła. Ale wiem, że po prostu, bo ja nie narzucam się tak, jak nie ma takiej potrzeby, no jak można kogoś zaatakować. No i... Ja mówię, słuchaj, to jest typowa warszawianka, typowe, wiesz, szlachcianka. Coś dzisiaj nie było, ani u Litwinów, ani u Bułgarów, tej takiej gruszki. Ja mówię, szlachcianka gruszka. Ale ona zaczepia mnie tu w mieście i mówi, że na konferencję tutaj też zapraszamy do mnie, wiesz, ja mówię, ale mam znajomości u jakiejś tam gruszki, która Zofię Maciąg straszy, że na nią policję zawezwie. No, że proszę państwa, na to wariactwo. Takie szlachcianki, wiesz, w stylu Bożyszkowskiej, Sękowskiej, Woskiej. Boże Boska, to by jeszcze by tak się nie wygłupiała, ona jest miła, sympatyczna, ale są takie wiedźmy, że ona zaweźmie i że wezwie policję nawet, na Zofię Maciąg. Ja mówię, ta Zofia Maciąg, to się tej twojej policji tak boi? Akurat ona się policji boi, ta Maciąg. Ona wszędzie wlezie. Ile tych wariatek lata po całym Polsce. Po całej tej Polsce. No. O, nawet mam jakąś zapalniczkę, mogę ci sprezentować. Patrzę, że Taira też tak patrzyła. Taira zaraz mi tą zapalniczkę wypatrzy, bo mówi, że on ma taki cokoliv wzrok. Ale proszę mi tej zapalniczki, Taira nie wypatrzyła. Działa, patrz. No. Także Ira Łasa jest na papierosy, Ira Łasa na pecy, na zapalniczki. Ten Dawidek od Ewki to na lotnisku dał temu Irkowi chyba, mówi, że ze 7 zapalniczek.
A to już dawno. Ja mówię, widzisz, cwaniaczek se poznajduje, sam nie pali, ale zapalniczki ma. A nieraz Ira wcale nie ma zapalniczki. A wy gdzie te twoje zapalniczki? Dostałeś od Dawidka? Biła, wytrykałaś. Wytrykałaś. Także widzisz, wszędzie są te dziady Mickiewiczowskie. No i w Domu Kultury na Ochocie, proszę ciebie, na stole stoi taka świeczka. Ja mówię, taka świeczka to na grobie powinna stać, a nie na stole. Jak w Białymstoku jestem, to piękne, wysokie świeczki stoją na tym, na statywie. A nie jakaś taka świeczka, co na grobie powinna być. No. A. Głupoty jakieś tam. Chlapa ty. No, także ona też popija tę herbatę i mówi, a, wspaniała ta herbata.